Troszkę Hatakupa w rysunkach, ale nie tylko, bo też przecież od lat pan Henryk dbał o to, żebyśmy również zachowali rozsądek i sobie czasem popatrzyli, jak jesteśmy śmieszni. I całe szczęście. Panie Henryku. Otrzymaliśmy złotą szpilkę w roku bodajże 92 albo 3 i pamiętam, że w poprzednim tysiącleciu i w bardzo ciekawym towarzystwie, bo dostało to również polskie zoo w składzie Andrzej Zaorski, Jerzy Kryszak i Marcin Zaorski. Przepraszam, i jeszcze Jacek Randowski, oczywiście za znakomite projekty wszystkich kukiełek. Przepraszam cię, Jacku, ale to po prostu już to było w tamtym tysiącleciu. I proszę Państwa, okazuje się, że potem byliśmy ze Staszkiem razem w jednym tygodniku Wprost. Potem byliśmy razem w tygodniku Polityka, a w tej chwili jestem w tygodniku Newsweek i czekam. Żartowałem oczywiście. Bez Staszka Polityka byłaby mniej ciekawa. Mam na myśli oczywiście politykę zewnętrzną, bo on pięknie. A myślisz, że Newsweek bez ciebie byłby ciekawszy. O, dziękuję ci za te słowa. Proszę Państwa, jeszcze może taka troszkę prywaty. Muzeum Karykatury jest mi strasznie bliskie, bo pamiętam jeszcze, jak Eryk Lipiński ten lokal uzyskał i co z niego zrobił. Pamiętam zakładanie Stowarzyszenia SPAKA, czyli Stowarzyszenia Polskiej Artystów Karykatury. I pamiętam też niezapomniany satyrykon w Legnicy, w Legnicy. Nawet o tym kiedyś z Gorbaczowem rozmawiałem, bo dałem mu swój katalog, gdzie jest taki skacowany Jelcyn, pije Gorbaczow wodkę. I proszę Państwa, także Legnica jest sławna. Ja mówię, o tak, to nasz godny batalion, tak powiedział Gorbaczow. Proszę Państwa, dziękuję bardzo satyrykom. Cieszę się, że nie tylko w Legnicy, ale również w Warszawie. I strasznie dziękuję, że jest z nami Ela, bez którego tej imprezy by nie było. Bez której tej imprezy by nie było. Chciałbym mieć takie ad vocem, jeśli można. Oczywiście. Tak? Przepraszam za emocje, ale odczuwam potrzebę, żeby podejść do Frankowskiego i go wycałować i wyściskać i podziękować mu za to, że zaprojektował mordy, które rzeczywiście są aktualne. No tak. Przepraszam się bardzo. Nie, ale ja ten... Bo ja jest słabowidzę i dlatego rysuję. Ale ja muszę powiedzieć, że z kolei Staszek jest pierwszym laureatem naszej nagrody Eryku za szopkę. Ty masz brodą. Pamiętam, tak. Cieszę się bardzo. Całuję się w usta. Dziękuję. Proszę Państwa, satyrykowa osobowość roku 2018. Stanisław Henryk Sawka. Proszę o brawa, proszę na mnie. W takim razie, proszę Państwa, przyjemności ciąg dalszy. Ela, to bym chciał teraz bardzo...